Cześć, dziś testuję Antelope Audio Discrete 8. To jest, słuchajcie, już mój własny egzemplarz. Bardzo długo testowałem wypożyczony model z Music Tools, żeby przekonać się, czy na pewno spełnia wszystkie moje wyśrubowane wymagania, bo ja dużo i nagrywam filmów, i montuję, i pracuję w różnych programach, i potrzebuję interfejsu z niską latencją, pętlami loopback, dobrymi preampami, ale też dobrym wyjściem słuchawkowym. I to wszystko znalazłem właśnie w tym interfejsie, dlatego zdecydowałem się na tą zmianę. Także chodźmy, zapraszam Was do mojej pracowni, pokażę Wam, jak ten interfejs działa. Zobaczcie, co mam. Discrete 8 Pro reprezentuje już trzecią generację interfejsów Antelope Audio. Oryginalny Discrete 8 zyskał uznanie na rynku za sprawą doskonałych przedwzmacniaczy mikrofonowych, porównywalnych z tymi z dużych, dobrych konsol analogowych. W modelu Discrete 8 Synergy Core, czyli tym drugim, zintegrowano procesor DSP umożliwiający obsługę rozmaitych efektów, m.in. wykorzystujących technologię FPGA, które można zaprzęgnąć do pracy podczas rejestracji z zerową latencją lub na etapie miksowania. Wersja Discrete 8 Pro Synergy Core natomiast, bo tak brzmi pełna nazwa tego interfejsu, na pierwszy rzut oka wygląda bardzo podobnie, ale zwiększono tutaj z 2 do aż 16 liczbę torów, w których można uruchamiać do nawet 8 efektów obsługiwanych właśnie przez procesory DSP. Myślę zatem, że dla osób chcących nagrywać i przetwarzać sygnały mikrofonowe czy instrumenty, w szczególności gitarę, o czym powiem więcej później, to game changer. Interfejs oferuje 26 wejść oraz 32 wyjścia, w tym 8 wejść w formacie combo opartych na przedwzmacniaczach tranzystorowych pracujących w klasie A. Do pierwszych dwóch, które umieszczono dla naszej wygody na przednim panelu, możemy podłączyć także gitary. Na tylnym panelu znajdziemy natomiast pozostałe wejścia, a także masteringowej klasy wyjścia monitorowe oferujące aż 130 dB dynamiki, wyjścia do rampingu, np. gitar, które można także wykorzystać jednak do współpracy np. z drugą parą monitorów. Oprócz tego 8 analogowych wyjść zrealizowanych na złączu D-Sub. Znajdziemy tu także komplet złącz cyfrowych, SPDIF, podwójne wejście ADAT i wyjście, a także word clock obsługujący zaawansowane 64-bitowe protokoły synchronizacji, a także wejście na przełącznik nożny. Interfejs podłączymy do komputera PC lub Mac za pomocą złącz Thunderbolt 3 lub USB 2. W obu wypadkach sterowniki zapewniają ultraniską latencję i możliwość wykorzystania DSP w czasie rzeczywistym. I tu ciekawostka. Zaskoczyło mnie, słuchajcie, że nie można korzystać z interfejsu, dopóki się go nie zarejestruje. Ma to związek z bardzo dużą liczbą efektów, jakie otrzymujemy wraz z interfejsem, koniecznością ich aktywacji. Po podłączeniu interfejsu do komputera za pomocą kabla USB lub poprzez łącze Thunderbolt należy na stronie antelopeaudio.com utworzyć konto i zainstalować program Antelope Launcher, tak się nazywa, oraz odpowiednie sterowniki dla systemu operacyjnego. Na spodzie obudowy znajdziemy także numer seryjny, którego wprowadzanie daje dostęp właśnie do tych rzeczonych 37 dołączonych efektów. Podczas pierwszego uruchomienia launchera interfejs powinien zostać wykryty i aby aktywować interfejs należy kliknąć Activate i zalogować się w aplikacji, podając zarejestrowany na antelopeaudio.com adres e-mail i hasło. No, słuchajcie, bardzo ciekawy przykład mam dla Was. Otóż zamierzam Wam pokazać, jak można wykorzystać potencjał efektów właśnie Antelope Audio. Zobaczcie, mam tutaj gitarę, która w tej chwili jest gitarą surową. A teraz posłuchamy sobie gitary przetworzonej przez interfejs. A zatem słuchamy gitary przetworzonej przez interfejs. Zobaczcie, jak prezentują się ustawienia samego miksera. Gitara wchodzi sobie na kanały 7, 8 z 16 jako stereo. No i posłuchajmy różnych presetów. Piękny overdrive. No, muszę powiedzieć, że to jest chyba najlepsza emulacja wzmacniaczy gitarowych, jaką usłyszałem, cyfrowa. Dobrze, zostanę w takim razie przy tym brzmieniu. Dość dużo możliwości. Wtyczki się obsługuje, czy właściwie procesory, obsługuje się tak jak procesory wtyczkowe, ale faktycznie DSP i w ogóle ta technologia FPGA powoduje, że ten dźwięk jest naprawdę ultra szczegółowy. No i teraz słuchajcie, przetworzę jeszcze dla Was specjalnie dźwięk właśnie z syntezatora, który w tej chwili tutaj widzicie, a więc może przeniosę się w takim razie znów do programu Studio One. Tutaj syntezator mam m.in. na ścieżce drugiej właśnie. Oto jego surowe brzmienie.
a na kolejnej ścieżce mam już sygnał przetworzony. Spójrzmy w takim razie na ekran. Tym razem przetworzenie nastąpiło na kanałach 5 i 6, czyli tutaj. Zobaczcie, jakie mam tu efekty. A więc wzmacniacz, pultek i bardzo fajna emulacja znów pieca. Kiedy teraz przyłączyłbym się na dźwięk przed efektami w obu wypadkach, brzmi to zdecydowanie lepiej, niesamowite. Ale na tym, słuchajcie, nie koniec, bo można przetwarzać także dźwięk głosu. Zobaczcie, mam tutaj następujące ustawienia dla mojego głosu, tylko te efekty były do tej pory wyłączone. A więc między innymi emulacja, Giraffe Audio, Giratek 9, Mic Preamp. Oto ta emulacja. Dźwięk jest taki troszeczkę cieplejszy. W ogóle ja słyszę bardzo dużo tranzystorowej barwy, jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało. Jest też korekcja, taka dosyć kompresja, a więc tu będę musiał zrobić jakąś korektę głośności, bo rzeczywiście ten kompresor powoduje, że dźwięk jest dużo, dużo głośniejszy. No i znów emulacja pasywnego korektora a la pultek. Tutaj można uzyskać naprawdę dużo takiej ciepłej, radiowej barwy. Mógłbym nawet przesadzić z tym efektem specjalnie dla was, żeby pokazać wam, jak pięknie może brzmieć głos. Nawet niekoniecznie niski lektorski, jak mój. Aha, bardzo, bardzo skutecznie też działa bramka. Czego zapomniałem wam pokazać? Power Gate. Raz, dwa, trzy. Jest niezwykle szybka i bardzo płynnie działa. Muszę wam się do czegoś przyznać, wszedłem w posiadanie tego interfejsu na dość specjalnych warunkach i w ramach współpracy z producentem zobowiązałem się, że stworzę taką serię krótkich filmów instruktażowych dotyczących tego, jak działa ten mikser, jak obsługuje się tą matrycę modulacyjną, jak kieruje się sygnał z DAW-a na efekty i z powrotem, bo z tym najczęściej, jak wynika z badań, nowi użytkownicy mają kłopot. No więc dzięki temu być może producent liczy na to, że być może więcej z was zdecyduje się na zakup tego interfejsu, a jeżeli już kupicie, to być może te filmiki okażą się dla was pomocne. One będą na moim kanale YouTube oraz na mojej stronie musono.com, więc jeżeli chcecie być powiadomieni, to po prostu się zapiszcie już. Przenosimy się, słuchajcie, do programu Ableton Live, bo chcę pokazać wam jeszcze jedną rzecz. Otóż chcę pokazać wam, jak niesamowicie elastyczna jest matryca modulacyjna i w ogóle co się da zrobić. Zwróćcie uwagę, że w samym programie korzystam zarówno ze słuchawek VSX Slate'a, którym przyporządkowany jest właśnie ten niesamowity system emulacji różnych głośników, różnych obiektów studyjnych, ale też różnych pomieszczeń po prostu. To na wysyłce, za chwilkę pokażę dlaczego, ale jednocześnie korzystam z systemu do kalibracji odsłuchu, który z kolei działa tylko na wyjściach, a więc wysłyszycie dźwięk rejestrowany bez tego efektu. Jak to wszystko się dzieje? Tutaj muszę przejść do właśnie do ustawień. W tle słuchamy utworu Dariusza Worka, roboczy nazwa Prototyp, zmiksowałem go w ramach warsztatów z miksu i masteringu, które prowadzę, a więc zobaczcie, teraz będzie rzeczywiście rzecz dosyć niesamowita. Patrzymy teraz na oprogramowanie służące właśnie do miksowania. No i zobaczcie. Po pierwsze mamy tutaj to, co trafia z programu DAW, a więc na tory pierwszy i drugi, play 1-2, trafia nam po prostu sygnał przetworzony właśnie przez tą korekcję odsłuchu, tą kalibrację. A jednocześnie na kanały 23 i 24 trafia nam sygnał niepoddany tej kalibracji, który właśnie rejestruje za pomocą programu OBS. I to wszystko na monitorach w ramach miksera pierwszego, bo sama aplikacja pozwala nam tworzyć łącznie czy maksymalnie 4 różne miksy, uwzględniające tutaj widok kompaktowy i widok rozszerzony, różne kombinacje właśnie sygnałów. I tak zobaczcie, że w mikserze pierwszym, który trafia na moje główne wyjście monitorowe, słyszę głównie sygnał właśnie z samego DAW-a po tej kalibracji. Natomiast na przykład już w słuchawkach słyszę
ten dźwięk z mikstera trzeciego. A więc mikser trzeci ma już nieco inne ustawienia. Słyszę dźwięk troszkę ciszej, słyszę natomiast dźwięk właśnie z mikrofonu, tyle że przetworzony przez efekty. Różowe wejście, tutaj wszystko jest oznaczone kolorami, w samej też właśnie matrycy. Można posługiwać się matrycą, można posługiwać się tymi mikserami, to jest tak naprawdę równoważne. Zmiana tu oznacza zmianę tam. No i oprócz tego słuchajcie, na słuchawki właśnie Slate'a, czyli te słuchawki, które widzicie teraz tutaj w kamerze, trafia sygnał właśnie po przetworzeniu przez tą wtyczkę, którą widzicie tutaj. A dzieje się to za sprawą ustawień w tej sekcji. Headphones 2, bo dwa wyjścia niezależne całkowicie i tutaj Computer Play 21-22, czyli wszystko zgodnie z tym, co ustawiłem w programie Ableton Live. Szyna master kieruje na wysyłkę A. Na wysyłce A dźwięk trafia na 21-22 po przetworzeniu właśnie przez wtyczkę VSX, która prezentuje się w następujący sposób. Ale to jeszcze też nie wszystko jest, jeżeli chodzi o ustawienie monitorowe, bo o ile ze słuchawek VSX korzystam takimi, jakimi są, mają fenomenalny bas i bardzo dobrze działają te emulacje różnych pomieszczeń. Fajnie się z tym miksuje, fajnie się sprawdza miksy. Natomiast do takiego bardziej audiofilskiego odsłuchu uwielbiam te słuchawki, HD 800S Sennheisera, ale lubię podbić w nich bas. I teraz jak ten bas podbijam? Zobaczcie. Znów przejdę do ustawień samego Synergy Core. Tutaj na pierwsze słuchawki z kolei trafia dźwięk z miksera trzeciego. Mikser trzeci to mikser, w którym sygnał przetworzony z komputera kieruje na właśnie blok efektów AFX i w ramach tego bloku AFX uruchomiłem sobie, zobaczcie, Computer Play 1.2, uruchomiłem sobie właśnie Power Gate, a więc taki efekt. W tej chwili oczywiście ta emulacja czy kalibracja odsłuchu głośnikowego może pokrywać się z tym, co ustawiłem, więc zasadniczo powinienem tutaj wskazać w tym mikserze, zobaczmy, czy to jest dobrze zrobione, tak, powinienem w zasadzie, słuchajcie, wskazać tutaj wyjście Computer Play 23-24. I tutaj też mała taka uwaga, jeżeli chodzi o połączenie USB, to możliwe jest wykorzystanie 24 takich torów, niejako wirtualnych, które też będą widoczne w ramach właśnie samego urządzenia. Wystarczy je przełączyć teraz w ten sposób. Natomiast w przypadku właśnie połączenia Thunderbolt mamy pełne 32 wirtualne tory. No i oczywiście liczba torów tych efektowych nie zmienia się, nadal po prostu jest ich 16, tak jak widzicie tutaj. Zobaczcie. A zatem niesamowita wręcz elastyczność tego systemu. Wszystko można skrosować ze wszystkim, do wszystkiego można dodać efekty i ten odsłuch na poszczególnych wyjściach jest całkowicie niezależny po prostu. Chyba najprzyjemniejszym etapem pracy mojej jest możliwość porównania wielu urządzeń, w tym wypadku porównania jakości konwersji Antelope Audio Discrete 8, tego modelu, który testuję, do w tym wypadku mojego interfejsu RME Babyface Pro FS. No i ta różnica jest w tym wypadku naprawdę duża na korzyść Antelope Audio. Jest to kwestia w głównej mierze właśnie konwersji na wyjściu, tej dynamiki, która w przypadku interfejsu Antelope Audio sięga 130 dB na wyjściach monitorowych versus 118 dB na wyjściach głównych RME Babyface Pro FS. Pierwsze spostrzeżenie dotyczy przetwarzania transientów, które jest zdecydowanie lepsze, a więc większa jest precyzja. Co to oznacza? Dźwięki o mocno zaznaczonym ataku są po prostu dźwięczniejsze, więc wszelkiego rodzaju gitary, jako instrumenty szarpane, wibrafon, ale przede wszystkim perkusjonalia właśnie brzmią fantastycznie.
I to dotyczy zarówno nagrań jazzowych, jak i nagrań takich bardziej elektronicznych. Tu przychodzi mi na myśl na przykład Incognito, płyta Sur la Terre Martina Solveiga na przykład, ale także chociażby Embria Maxwella. To jest też taka płyta, którą bardzo lubię i uważam, że jest bardzo fajnie, ciekawie, nowocześnie zrealizowana, pomimo już upływu sporej ilości lat od jej publikacji. Kolejna sprawa, zwiększona dynamika pozwala usłyszeć po prostu więcej szczegółów w nagraniach wokalnych. One wydają się troszkę wyraźniejsze, ale też odrobinę bliższe. W szczególności tak jest w przypadku bardzo intymnie śpiewanych partii, na przykład na płytach Cassandry Wilson. Bardzo można fajnie usłyszeć efekt tej ogromnej dynamiki, ale też szukałem wśród nagrań Take Six, Manhattan Transfer, Diana Krall. To są wszystko artyści, którzy bardzo pieczołowicie nagrywają partie wokalne. I słychać też troszkę więcej takiego piaseczku, powiedziałbym takiego powietrza w górze. I to też dotyczy nagrań nowoczesnych, na przykład Pharrella Williamsa z Alicia Keys, samej Alicia Keys. Bardzo fajnie te wokale są takie bardzo jasne, otwarte, a jednocześnie wyraźne i bliskie. Zwiększona dynamika przekłada się także na wrażenie większej głębi sceny dźwiękowej. Nie mam tu na myśli tyle szerokości, choć stereofonia również jest znakomita, co właśnie kwestia lepszej separacji, lepszego odseparowania poszczególnych elementów miksu, tak jakby znajdowały się one w nieco większych odległościach od siebie. Doskonale to słuchać w tych nagraniach, gdzie dobrze zbudowana jest druga warstwa, trzecia, a więc ten drugi, trzeci, czwarty plan dźwiękowy. Tam wyraźnie te różnice słychać. Słychać detale pogłosu, słychać, gdzie użyto jakichś fajnych kombinacji delaya i pogłosu. Ta separacja jest po prostu zdecydowanie większa. Dotyczy to także właśnie muzyki elektronicznej, nawet właśnie tribalowej, muzyki techno. Tam, gdzie jest dużo sound designu i dużo efektów przestrzennych, tam te różnice zaczynają być bardzo, bardzo wyraźne w odsłuchu. Ale największym zaskoczeniem dla mnie było to, że nagrania wydawały się nieco jaśniejsze. Po prostu ta góra jest przetwarzana w sposób tak precyzyjny i tak szlachetny, że nagrania zdają się odrobinę jeszcze otwierać. I kiedy teraz już słucham na przetwornikach niższej klasy, to zaczyna mi tych detali, tej precyzji odrobinę po prostu brakować. Ale to, co bardzo ważne, to także jakość wzmacniaczy słuchawkowych i Antelope Audio nie rozczarowuje. Jest godnym partnerem takich słuchawek jak na przykład HD800S i choć tej mocy może nie jest aż tak dużo na tych wyjściach słuchawkowych, to jednak pewien co najmniej kilkudecybelowy zapas jest. Ja już nie jestem w stanie słuchać na maksymalnym wysterowaniu, jest po prostu za głośno. Natomiast klarowność, precyzja i separacja jest znakomita, zdecydowanie lepsza niż w przypadku na przykład interfejsu RME. Zresztą nie byłem nigdy wielkim fanem wzmacniaczy słuchawkowych RME. Jeśli miałbym wybierać, pewnie zdecydowałbym się raczej na interfejsy na przykład AudioFuse czy Claret plus Focusrite'a. Tam są bardzo mocne wzmacniacze słuchawkowe i też znakomite przetworniki. No ale tutaj mamy jeszcze wyższej klasy przetwornik na wyjściach monitorowych i też bardzo dobry, znakomitej klasy wzmacniacz słuchawkowy. Bardzo ważna sprawa. Latencja. Jak zachowuje się interfejs przy niewielkich wartościach bufora? Powiem Wam, że jestem bardzo zadowolony z tego, jak to działa. Interfejs należy do jednych z najszybszych na rynku. W porównaniu z RME te wartości liczone w milisekundach są co najwyżej o pół milisekundy większe, ale w niektórych wypadkach Antelope Audio osiągało nawet niższe wartości i w ogóle pozwala w totalu uzyskać jeszcze mniejsze opóźnienie, co za chwilkę spróbuję Wam udowodnić. Także pozostawia w tyle większość konkurencji. Tak naprawdę. Można tu ustawić bardzo niskie wartości bufora programowego, nawet 8 sampli, ale generalnie, jeżeli posługujecie się tak zwanym trybem safe mode, przeznaczonym do profesjonalnej pracy, w którym nie ma żadnych trzasków, przy nawet wielogodzinnych sesjach, sprawdzam to, bo codziennie pracuję od ponad 2 miesięcy z tym interfejsem, to najmniejsza do uzyskania latencja na wyjściu, czyli kiedy gracie na instrumentach wirtualnych, wynosi 2,11 milisekundy. Przy 64 samplach dla 44,1, dla tej częstotliwości próbkowania, można zmniejszać jeszcze ten bufor, ale ta wartość 2,11 pozostaje niezmienna. Natomiast dla wartości 128
takiej dość popularnej, latencja na wyjściu, czyli przy grze na instrumentach wirtualnych wynosi około 4 milisekund, tyle samo na wejściach, więc jeżeli chcecie przetworzyć na przykład trąbkę przez DAW-a, usłyszeć ją z pogłosem, kompresją, jakimiś różnymi efektami, w słuchawkach na przykład, no to musicie liczyć z latencją rzędu 8 milisekund przy 128 samplach dla 44,1. Natomiast jeżeli zwiększycie częstotliwość próbkowania do 96 kHz, to będziecie mieli tak zwany round trip latency, czyli sumę latencji na wyjściu i wejściu około 4 milisekund. Naprawdę świetny wynik. Ja natomiast przyznam wam się, że ja tak naprawdę najczęściej i gram, i nawet wybijam rytmy, stosując bufor 256 sampli. Działa to bardzo dobrze, a do prac mikserskich nie stosuję bufora większego niż 512 sampli. I wyobraźcie sobie, że właśnie przy tych 512 samplach uruchomiłem w Ableton Live 200 masywów X, z których każdy odtwarzał jeden dźwięk, z tym, że ten jeden dźwięk był w potrójnym unisono, a więc mieliśmy tak naprawdę 200 masywów X razy 3 dźwięki, tak naprawdę, razy 2 oscylatory, czyli nie wiem, to byłoby 1200 pojedynczych oscylatorów grających jednocześnie. Jeśli się nie pomyliłem w tych obliczeniach, jednocześnie 1800 ścieżek w maszynę też byłem w stanie uruchomić, to z jakimiś efektami, z kilkaset zestawów perkusyjnych. Także to działa. I teraz jeszcze pokażę wam, jak działa to z jeszcze mniejszą latencją po wyłączeniu tego trybu Safe Mode. A więc spójrzmy może na ekran w takim razie. Zobaczcie, 44,1, 32 sample, a więc latencja na wyjściu przy wyłączonym trybie Safe Mode wynosi niespełna 2 milisekundy, 1,8. Sprawdźmy w takim razie, jak zachowa się interfejs przy tych ustawieniach. Mogę grać, żadnych problemów. Przede mną ambitne zadanie, postaram się omówić całą obsługę interfejsu w jednym ujęciu. Zobaczcie, widzimy tutaj interfejs z lewej strony potencjometr do regulacji właśnie wzmocnienia w poszczególnych torach. Tych torów jest 8. Każdy z nich możemy przyłączyć do obsługi mikrofonu lub źródła liniowego, a pierwsze dwa tory także do obsługi wyjścia HiZ, czyli wysokoimpedancyjnego do podłączenia na przykład gitar. Jeżeli wybierzemy wejście czy połączenie mikrofonowe, to wciśnięcie i przytrzymanie tego dolnego przycisku powoduje załączenie zasilania Phantom. Tak jak widzicie też na miernikach, w tej chwili akurat ekran jest przełączony w tryb Comprec, w którym widzimy do 32 torów, które zgłaszają nam się w każdym programie DAW. W przypadku połączenia USB będzie ich 24, w przypadku Thunderbolt 32. No i tak jak widzicie, w tej chwili sygnał wchodzi, zdaje się, na chyba 6 wejście. Tu widzimy sygnał mikrofonowy, natomiast na wejściu 14, czyli w torze 14, mam już ten sygnał poddany działaniu efektów, co pokazywałem wcześniej. No i tak, duży potencjometr służy regulacji głośności w torach wyjściowych, w zależności, która akurat jest wybrana. Jeżeli wybierzemy monitor 1, tak jak jest to domyślnie, no to oczywiście ten tor, głośność w tym torze będziemy sobie mogli regulować. Wciśnięcie tej dużej gałki powoduje wyciszenie sygnału na wyjściu monitorowym czy innym wybranym wyjściu. Podobnie jak przyciski górny i dolny rozłączają nam dźwięk właśnie na wyjściach słuchawkowych pierwszym i drugim, które też mają odrębną regulację głośności i tych potencjometrów po prostu nie widać w tym ujęciu. I teraz tak, wciśnięcie i przytrzymanie górnego przycisku przełącza nas do menu kontrolnego. Tutaj możemy rozłączyć interfejs, wyłączyć go, no ale to wymaga też wyłączenia komputera. Możemy sprawdzić, jakie źródło jest, jeżeli chodzi o zegar naszego interfejsu. Domyślnie to jest internal. Możemy też zmienić częstotliwość próbkowania, o ile interfejs już nie jest podłączony i nie obsługuje, nie działa z jakimś programem. Mamy też możliwość wyboru właśnie tego, co widzimy na miernikach. Więc możemy widzieć na przykład sygnał na wejściach. W tej chwili w torze czwartym widzimy właśnie na czwartym, do czwartego wejścia podłączony jest właśnie mikrofon, a więc widzimy ten sygnał. Ale możemy także wybrać tutaj, możemy także wybrać sobie na przykład Comp Play bądź nawet Monitor and Headphones, czyli będziemy teraz widzieli wszystko to, co, czyli tak jak widzicie, no w tej chwili nie monitoruję tego, co mówię w głośnikach, tylko i wyłącznie w słuchawkach i to tylko w pierwszym torze, także doskonale to teraz widać. Co do pozostałych opcji,
to mamy tutaj możliwość ustalenia jasności tego ekranu, a także tego, jak funkcja Trim głęboko działa dla poszczególnych wyjść. No i regulacja jest dosyć wąska, od 14 do 20 dBU. To 20 to jest taki moim zdaniem optymalny niemal poziom, aczkolwiek gdyby dało się go rozszerzyć do 24 czy 6, to byłbym już przeszczęśliwy, bo czasami na warsztatach, kiedy słuchamy głośno zmasterowanych jakichś nagrań, to ten zakres mógłby być jeszcze minimalnie może większy. Zwróćcie uwagę, że ten trim regulujemy dla każdego z wyjść, czyli wyjść właśnie... Aha, i tutaj możemy też przyłączyć to drugie właśnie wyjście, drugą parę stereofoniczną w tryb do obsługi na przykład drugiej pary monitorów. No i to zasadniczo wszystko, jeżeli chodzi o to menu. Pod dolnym przyciskiem mamy drugie menu, to jest menu już systemowe. I tutaj zobaczymy m.in. informacje o urządzeniu, jego numerze seryjnym, rodzaj komunikacji, tutaj wybieramy pomiędzy, który rodzaj połączenia jest preferowany, jeżeli był interfejs podłączony na przykład jednocześnie przez USB i Thunderbolt. Możemy też wybrać, po jakim czasie włączy się wygaszenie ekranu, bądź też i też w jakim stylu ten ekran ma być wyciszony, czy mają pojawić się na tym ekranie gwiazdki, czy też ma się pojawić, czy też nic się nie pojawi, czyli black. Oprócz tego możemy zresetować ustawienia interfejsu czy matrycy, no i określić, w których właśnie torach odsłuchowych pojawi nam się dźwięk z funkcji TalkBack. Domyślnie będziecie chcieli pewnie, aby był on włączony w słuchawkach, ale niekoniecznie już w odsłuchu monitorowym. A więc jeżeli wciśniecie taki mały czerwony przycisk, którego teraz nie widać po prawej stronie, to będziecie mogli usłyszeć sygnał właśnie w słuchawkach. Bardzo, bardzo fajnie to działa. No i domyślnie obsługiwane to jest przez wbudowany ten interfejs mikrofon. Nie wiem dokładnie, w którym jest miejsce, ale kiedy zbliżę się do interfejsu, to generalnie wszystko fajnie działa. Ale mogę oczywiście wybrać jakiś zewnętrzny mikrofon, czyli mikrofon podłączony do jednego po prostu z tych 8 wyjść. Natomiast fajne jest to, że nie muszę niejako tracić tego jednego z tych 8 wejść wysokiej jakości do tego, żeby obsłużyć tor taki komunikacyjny, więc fajnie, że ten mikrofon jest wbudowany. I to zasadniczo praktycznie wszystko. Środkowy przycisk przyłącza nas do takiego widoku z podsumowaniem najważniejszych parametrów, bądź też widoku właśnie mierników. A kiedy go wciśniemy i przytrzymamy po włączeniu komputera, możemy przełączyć urządzenie w tryb bypass. Super sprawa, nie tyle bypass, przepraszam, standby. Super sprawa, bo możemy w ten sposób zaoszczędzić troszeczkę prądu. Mnie bardzo ucieszyła ta funkcja, że ona jest, bo szukałem początkowo wyłącznika, nigdzie tego wyłącznika nie widziałem. Znalazłem tą funkcję power off, z której nie byłem do końca zadowolony. Ten standby to jest idealne, bo nie muszę podłączać interfejsu pod tą samą listwę, co na przykład monitory studyjne, a wszystko fajnie działa. Podsumowując, jeżeli jesteś przyzwyczajony do traktowania interfejsu audio jako takiego pudełka z wejściami i wyjściami, to myślę, że będziesz zaskoczony tym, jak wiele możliwości daje z jednej strony oprogramowanie, efekty, z drugiej strony matryca modulacyjna, czyli ta matryca, którą Wam przedstawiałem już wcześniej. W skrócie, masz pełną swobodę w ustaleniu tego, gdzie kierowany jest sygnał z poszczególnych właśnie wejść, czy i jak ma być przetwarzany właśnie przez te efekty AFX, a także możesz tworzyć sobie odrębne właśnie miksy monitorowe i słuchawkowe, a także kierować bezlatencyjnie sygnał na specjalne wejścia loopback, a sam interfejs w podłączeniu od komputera może także działać jako cyfrowy mikser. No dobrze, ale czy interfejs ma jakieś minusy? Powiem szczerze, naprawdę jest mi je trudno znaleźć. Pracuję z tym interfejsem już ponad 2 miesiące i ja po prostu nie mam z nim żadnych problemów. Wszystko działa idealnie. Nie ma żadnych trzasków, żadnych przerwań, interfejs się nie rozłącza. Czasem po jego ponownym włączeniu komputera, po przebudzeniu, kiedy wciskam ponownie playback z trybu standby, to czasem w którymś programie pojawi się komunikat, że interfejs się rozłączył, klikam OK i już wszystko działa. Czasem trzeba chwilkę poczekać na włączenie tego miksera. A więc na przykład jeżeli włączacie go, no to trzeba chwilę poczekać, to może potrwać kilka sekund. Czy to jest jakiś wielki minus? No dla mnie nie korzystam. O, chwilę to trwało, ale już jest. Dla mnie nie jest to jakiś wielki minus.
Co jeszcze? No, aplikacja do takiego bezpośredniego insertowania tych efektów sublikowanych przez interfejs w DAW-ie to koszt $200. No i też z wyjść audio, żeby skorzystać z tych dodatkowych 8, to musicie dokupić sobie przejściówkę DSAP. Z drugiej strony, kupując interfejs, no nie płacicie za tą przejściówkę, więc coś za coś, tak bym to określił. Oczywiście niewątpliwie atutem jest też duża liczba dołączonych efektów obsługiwanych bezlatencyjnie przez pokładowe układy, bez obciążenia komputera. I choć nie mogę powiedzieć, na ile te emulacje klasycznych kompresorów, korektorów są wierne, to mogę powiedzieć, że naprawdę brzmią znakomicie. W szczególności te wzmacniacze gitarowe są chyba najlepszymi, jakie kiedykolwiek słyszałem w domenie cyfrowej. Ja do tej pory trochę stroniłem od tych efektów. W przypadku Antelope FX brzmi to naprawdę przepięknie. Na stronie można znaleźć znacznie więcej różnych efektów. Jest też trochę kreatywnych. Efektów ciągle powstają nowe, więc nawet jeżeli okazjonalnie nagrywasz gitarzystów, wokalistów, to pewnie znajdziesz dla nich jakieś kreatywne zastosowanie. No i też ich ceny są, powiedziałbym, racjonalne, zwłaszcza biorąc pod uwagę porównanie takie bezpośrednie z konkurentem Universal Audio na przykład. A jakościowo to jest moim zdaniem naprawdę najwyższa półka. Najwyższej klasy jest także Tor Audio, słuchajcie. 130 dB na głównych wyjściach monitorowych to jest jeden z najważniejszych powodów, dla którego zdecydowałem się też zmienić ten interfejs, bo kiedy początkowo firma Music Tools zaproponowała mi testy, to powiedziałem, że nie, ja nie chcę, bo ja w ogóle nie chcę zmieniać interfejsu. RME to są bardzo dobre interfejsy, działają zawsze bardzo stabilnie, byłem z niego zawsze bardzo zadowolony. Ale jednak ta zwiększona dynamika, bardzo precyzyjne zegary, z których to firma słynie, robią po prostu robotę. Bo o ile jeżeli weźmiecie dowolny interfejs, jego pasmo będzie wypłaszczone. Ale ta dynamika to jest jeden z najważniejszych parametrów, bo ona przekłada się na klarowność, taką postrzeganą szczegółowość, dynamikę, ale także na właśnie separację kanałów i taką postrzeganą głębię planów dźwiękowych, o czym już mówiłem. Sam interfejs jest dosyć, tak powiedziałbym, mocno zoptymalizowany, bo mamy dodatkowe 8 wyjść, już o trochę mniejszej dynamice, to jest też dobre 118, czyli tyle co miał mój poprzedni interfejs na głównym swoim wyjściu. Bardzo dobre wzmacniacze, też preampy mikrofonowe. Wydaje mi się, że mój głos nigdy nie brzmiał tak dobrze. No i też sam interfejs jest też godnym partnerem słuchawek, czyli VSX i HD800S. O tej dynamice mówię nie bez powodu, bo ja swego czasu zastanawiałem się nawet nad dokupieniem jakiegoś takiego zewnętrznego, tak zwanego DAC-a, czyli Digital Audio Converter, po to, żeby uzyskać właśnie lepszą jeszcze jakość, ale tego rodzaju urządzenia, jako wyspecjalizowane audiofilskie, były często kilkukrotnie droższe niż najlepsze interfejsy audio, a tu mamy właśnie wbudowany taki układ, a więc jest to masteringowa klasa z jednej strony, z drugiej strony najwyższa klasa, jeżeli chodzi o preampy i bardzo dobra, profesjonalna klasa, jeżeli chodzi o wyjścia audio. No i wyjścia słuchawkowe też naprawdę nie ma na co narzekać. Ja pamiętam, że kiedy przestawiałem się ze starszego interfejsu na trochę nowszy, tam była różnica 5 dB dynamiki. Ja początkowo jak podłączyłem, to nie mogłem uwierzyć, że wydawało mi się, że coś jest nie tak, że coś źle podłączyłem. Okazało się po prostu, że faktycznie ta dynamika przełożyła się na taką większą szczegółowość i ogólną dynamikę tego dźwięku, taką jego bas był bardziej punchy, trochę słyszałem więcej szczegółów, więc to naprawdę robi robotę. Jeżeli jakość dźwięku jest dla was ważna, no to to jest najwyższa półka. Ja się spotkałem z takim określeniem, bo często obserwuję różne takie zagraniczne kanały audiofilskie, endgame. Więc dla mnie to jest endgame, to jest koniec gry, bo to jest po prostu pod względem odsłuchu najlepszy interfejs, z jakim się spotkałem i bardzo się cieszę, że jest mój.